Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Cześć, zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zlecenia Wiedźmińskie. Zbliżamy się do wsi w Zalipie. Zobaczymy, czy tutaj ludność nie ma żadnych problemów, nie potrzebuje Wiedźmina. W ostatnim odcinku przypomnę Wam, że załatwiliśmy Kuroliszka, skrzekacza, który nękał okolice kasztelu w Rońce. No niezbyt tam nam dobrze poszła ta walka, ale ostatecznie pokonaliśmy skrzekacza i uwolniliśmy tam lokalną ludność od jego obecności. Tutaj widzimy typowa biedna wioska okolicy Velen. Panuje tutaj zaraza i też bardzo restrykcyjna polityka najeźdźcy Nilfgaardu. Niezbyt to dobrze wygląda. Tam chyba mieliśmy kowala. No. Dziewczynka pochwaliła nasz medalion z cechu wiedźmińskiego. A tu coś się wyprawia. Zobaczymy. Chyba jakiś turniej. A może się zmierzymy tutaj? Może siwo głowy ma ochotę na walkę ze Stachem Rybożerem? No, spróbujmy się. Przyda się parę koron zarobić. Umiesz się bić? Geralt, umiem. W takim razie stawaj w szranki. No dobra. Za pełną pulę spróbujemy. Jestem gotowy. 70 koron. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! No niezłą ksywę nam wymyślili. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. O kurde, no to mamy dylemat, ale... coś mi się to nie podoba. Chyba nie będziemy się podkładać. No niestety, stracilibyśmy na reputacji. A ona też jest ważna. Nie możemy się zniżać do takiego procederu. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. No dobra. No to zaczynamy. O. Kurczę, nieźle, wyrównana walka. No, trzeba przyznać, że rybak daje radę. Dobra, udało się. Jak było łatwo zgadnąć, wiedźmin wpierdolił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. O, no proszę. Nieźle. Teraz możesz spróbować szczęścia z Jonasem. Albo z kowalem. W karczmie, na rozstajach. No dobra, wygraliśmy 140 koron. Ostatnio nic nie zarobiliśmy na zleceniu, także...
Dobra, poczekaj, kolego. Ej, Ryborzer! Czego ode mnie chcesz? Aha, możemy mu dać trochę gotówki. Kurczę, chciałbym dać więcej, ale nie mam takiej możliwości. Dobra, trzymaj. Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę. To... Dziękuję, panie. No, przynajmniej podziękował. Dobra, kurczę, chyba się... Któraż tą godzinę mamy? 18:30. No to przyjrzyjmy się tutaj tablicy ogłoszeniowej. Zaginął pies. Zlecenie na otwora z cmentarza. Ludzie z Zalipia i okolic. Niech wam do łbów nie przychodzi w najbliższych dniach na żalnik łazić. Bo jakieś licho potworne sobie to miejsce wzięło na władanie. Groby rozkopuje i szkodę czyni. A ostatnio i na tych, co po ziemi jeszcze chodzą, się łasę zrobiło i chłopaka młynarzowej porwało. Kto oleju ma choć trochę w głowie, niech się z daleka trzyma, a komu bogi dały siłę i męstwo, niech potwora ubije, a nagroda go nie minie. No to jest ciekawe. Bierzemy to. Bardzo ciekawe. Idziemy w takim razie zobaczyć, czyli... Jakieś cholerstwo się zalęgło na cmentarzu. Zaraz. No tak, dobra. Świetnie. Musimy sobie wybrać to. Zlecenia wiedźmińskie. Ciach. Wiedźmin wziął zlecenie przybite przez grabarza na tablicy we wsi Zalipie. Według ogłoszenia na cmentarzu grasowały potwory, a ich ofiarą padło dziecko. No, to jest nieprzyjemna sprawa. Chodźmy porozmawiać z grabarzem. Musimy się... Bardzo poważne. Bardzo poważne zlecenie. No, tutaj jest grabarz. Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku Cejrusz jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co jak głupi? Na potwory wiedźmin potrzeb. No całkiem mądrze ten grabarz mówi. Co on by tam mógł zrobić? Dobra, nie będziemy się targować. I zajmiemy się tym. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Dobra, to lecimy zobaczyć, czy to daleko jest. Nie, 70 kroków, to nie będziemy angażować płotki, niech sobie tam odpoczywa. Gdzieś tutaj jest cmentarz. Zaraz, przygotujmy się może. Wrzucimy sobie może profilaktycznie olej przeciwko trupojadom. Wysmarujmy sobie srebrny miecz. No, mnie ostatnio jakaś szczyga dorwała. Trzymam je od praktycznie Sylwestra. Prawie już 2 tygodnie. Mam nadzieję, że niedługo wydobrzeje. Wiąże się to z dużą gorączką. Coś tam, kurczę, się... Co tam się kręci? Chyba psy dzikie. Zawsze raz do roku muszę tak się porządnie rozłożyć. Niestety. Dobra. Jakbym się nie pilnował, tak i tak mnie musi dopaść i parę dni pomęczyć.
gule rozkopały groby, a smród rozkładu zwabił dzikie psy. Ale ani gule, ani psy nie porywają dzieci. Aha. Czyli widzicie, coś tutaj grubszego musi grasować. Rozejrzyjmy się, czyli tak, rozkopane groby, tak? O, coś tutaj jest. Rozkopany grób, całkiem świeży, a cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. Czyli wyczuł Geralt o zapach trupiego jadu. No. W którą stronę? Musimy sprawdzić. W to. Aha, tutaj. Tutaj gdzieś w tą stronę. Wszystko jak po sznureczku znowu. Tam coś się kręci, ale to nas chyba nie interesuje. Czy interesuje? Tam się coś kręci. Dobra. Trochę poskaczemy sobie. Dobra, udało się. Tam jakieś dziadostwo się jeszcze kręciło, ale to może już poza odcinkiem sprawdzimy, co tam jest. Już wam powiem. Bo jak już czyścić tutaj okolice, to ze wszystkiego dziadostwa. Jest jakaś opuszczona chata. Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce na leże. Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny, albo chociaż sprytny. No mamy, kurczę, jakiegoś tutaj stwora rozumnego. Korzysta z garków i narzędzi, także istota jakaś rozumna. No tutaj co jest? Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. No nieźle, ktoś tutaj potrawkę sobie zrobił. Z dziecka. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz i tam ją dopadnę. No to już chyba Geralt wywnioskował, co to jest baba cmentarna, żelnica. Zaraz sobie zobaczymy, tu pojadę. Baba cmentarna. Jednego ludzie mogliby się nauczyć od gnomów kremowania zwłok. Przecież zakopywanie trupów pod wsią to jakby potwory do domu zapraszać. Pół biedy, jak truchło wywęszą gchule. Narżą się i pójdą dalej, ale nie daj Bóg, koło żałobnika zalęgnie się baba cmentarna i nieszczęście gotowe. Żak de Villepin, Akademia Oksenfurcka. Rzadko który potwór nosi tak adekwatne imię jak baba cmentarna. Jak wskazuje nazwa, z wyglądu przypomina kobietę, tyle że starą i zdeformowaną. Występuje prawie wyłącznie w pobliżu nekropolii i pobojowisk. Baba cmentarna żywi się głównie ludzkim ścierwem, w szczególności zaś zgniłym szpikiem, który wylizuje z kości za pomocą długiego chwytnego języka. Kiedy jednak baba zeżre wszystkie trupy, sama zabija ludzi, następnie grzebie ich w cmentarzu i czeka, aż zaczną się rozkładać. No ciekawa żelnica. Czyli to byłby rodzaj baby cmentarnej. Choć baby cmentarne atakują czasem ludzi, żywią się zwykle padliną wygrzebaną z mogił. Niektóre jednak z czasem stają się coraz bardziej śmiałe i bezczelne, w końcu zakradają się do chat, porywają dzieci i zabijają starców. Taki właśnie potwór zaczął dręczyć mieszkańców Zalipia.
Wiedźmin wiedział, że starcie z tym potworem będzie wymagające, że będzie musiał wystrzegać się potężnych pazurów, za pomocą których baba cmentarna potrafi przełamać każdą gardę i długiego, jadowitego języka. Zdawał sobie też sprawę, że jej ataki będą tak szybkie, że nawet jego wzmocniony mutacjami refleks może się okazać niedostateczny i że w związku z tym przyjdzie mu posiłkować się znakiem Irden. No, poważna sprawa. Musimy się chyba przygotować. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. No dobra. To mamy chyba wszystko uzgodnione. Ciekawe jak... Dobra, mamy posmarowany miecz. Nie wiem, co jeszcze przygotujemy. Faktycznie Irden. No i chyba znak jeszcze do tego Igni. I Art chyba będzie dobry. I poczekamy sobie na panią Żalnicę. No zaraz, jak się tam dostać? Czyli tak, przenieśliśmy jej taki krąg z czaszek. Powinno ją to zdenerwować i doprowadzić ją tutaj do nas. Dobra, rzućmy może zawczasu. Kurczę, bardziej Quen by się chyba przydał, ale dobra. Popierniczyło mi się. O, chyba słyszę. Słychać ją. Nop. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki niech wykopie własne. No trzeba przyznać, że bardzo fajnie wygląda. Dobra. Na razie. O kurde. Dobra. Może i nie. Na wszelki wypadek. No dobra. Trzeba przyznać, że nam nawet poszło dosyć gładko. Użyliśmy tylko dwóch eliksirów. Grom i jaskółka. Chyba ten grom nam dosyć dużo pomógł. Zabierajmy trofea wszystkie. Ucho baby cmentarnej, mutagen, jakiś miecz unikatowy, no i trofeum. Zobaczymy, co nam to trofeum da. Czy sobie zamienimy. To zobaczmy, co to trofeum nam daje. Tego szukać, kurde, nie przygotowałem się. Trofeum skóroliszka. Pięć procent dodatkowe doświadczenie za cios kończący ludzie. Ale króliczek? 10% szansa na odcięcie kończyny. O, takie słabe.
Słabe je. A jeżeli chodzi o te na razie bonusy, jakie dostajemy, no ale będziemy niedługo zdobywać potężniejszych przeciwników, także myślę, że sobie to wszystko zmienimy. No to fajnie, wykonane zadanie. Myślę, że ludzie będą mogli odetchnąć sobie tutaj. Dość nieprzyjemny przeciwnik. Na razie przy tym naszym poziomie rozwoju Geralta, to ci przeciwnicy nie są tacy potężni, ale ja też muszę się trochę nauczyć grać, także myślę, że na początek bardzo fajnie to poszło. Dobra. Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? No i to jest chyba przykre. Dziecko nie żyje. No, tak myślałem. Co z nagrodą? A, nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Bywaj. No, tośmy się sprawili tutaj. Jeżeli chodzi o wieś Zalipie, trochę żeśmy... I tak mają bardzo ciężko, także trochę żeśmy im pomogli. Typowe zadanie wiedźmińskie wykonane. Myślę, że było dobrze. Zobaczymy, co przyniesie następny odcinek. W tym odcinku to wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych materiałów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.